Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 16 dzień wielkopostnej próby ogniowej dla małżonków. Nieprzypadkowo znajdujemy się w prezbiterium, w kościele. Wsłuchajmy się w dzisiejsze Słowo Boże z Ewangelii według świętego Jana. Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Zadanie na dzisiaj również związane jest z przestrzenią Kościoła, z czymś świętym, sakrum. Od dzisiaj zacznij wznosić modlitwy za serce twojego współmałżonka. Módl się za trzy konkretne obszary, w których powinien zadziałać Bóg i odnowić życie twojego współmałżonka oraz twój związek małżeński razem z nim. Dzisiaj, od dzisiaj zaczynamy się modlić, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliśmy. Drodzy małżonkowie, jeżeli modlicie się za siebie nawzajem, to bardzo dobrze, to dzisiaj jeszcze bardziej pogłębiamy naszą modlitwę za trzy konkretne rzeczy, w których Pan Bóg miałby zadziałać. Święta Rodzino, módl się za nami. Szczęść Boże!